Czy on ma inną partnerkę, inną kobietę? Czy on cię zdradza z inną? Witam serdecznie. Dzisiaj taki temat wróżby, więc zapraszam wszystkich do oglądnięcia i do wybrania jednej grupy lub do oglądnięcia całej tej wróżby, ponieważ będą dwie różne talie kart. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i tutaj mamy przedmiot serduszko różowe. I druga grupa to karty Tarota. Tutaj mamy kamień z aniołkiem. Więc zapraszam do wyboru talii, którą lubicie lub przedmiotu. Oczywiście zapraszam, tak jak mówię, do oglądnięcia całego filmiku, ponieważ równie dobrze mogą się te rozkłady uzupełniać, ponieważ są dwie bardzo różne talie kart. Witam Was serdecznie, dziękuję, że jesteście, dziękuję za Waszą obecność. Proszę też o Waszą aktywność i komentarze, lajki, subskrypcje nowe. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentką, subskrybentem, to zasubskrybuj mój kanał koniecznie, a wtedy będziesz często tutaj obecny na moich wróżbach, na moich filmikach z wróżbami rozmaitymi, więc zapraszam. I kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Jeśli ktoś ma jakieś problemy, dylematy, napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb i umówimy się na termin wróżby. Dobrze, kochani moi, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że wybraliście jedną z tych grup albo oglądacie oczywiście cały filmik. Zapraszam. Pierwsza wróżba, którą teraz robię, to z karty Lenormanda. Czy on ma inną partnerkę? Zobaczmy. Musicie się przyjrzeć, zaobserwować, przeanalizować, kontrolować, bawić się w małego detektywa może, tak? Czy on ma właśnie kogoś innego? Tutaj sprawy rozwijają się pozytywnie u niego, ale on jest na rozdrożu. Ma jakby tutaj dwie rzeczywiście opcje, alternatywy. Jedną drogę być może z wami i drugą z kimś innym i zastanawia się, kogo wybrać. Dwie te drogi, myślę, te opcje wydają się tutaj bardzo pozytywne. Chcę tutaj on jednak to zmienić i coś wybrać, przeprowadzić jakąś transformację, zmianę, by wybrać to, co dla niego ważne, to, co dla niego istotne, to, co dla niego jest z przeznaczenia. Ale tutaj rzeczywiście on zagrywa na dwa fronty. Można powiedzieć, że zagrywa i spotyka się, wysyła wiadomości na dwa fronty. Także tutaj wygląda rzeczywiście grupa pierwsza, tak? Że on ma inną jakąś kobietę, do której pisze, do której jeździ, z którą się spotkać chce też. I tutaj są dwie opcje. I dlatego te dwie karty mówią o jego jakby niemożności wyboru, niemożności podjęcia decyzji, w którą stronę on ma pójść, tak? I tutaj pokazują się rzeczywiście, że on sobie te dwie opcje, że on sobie zagrywa na razie tutaj pomiędzy dwoma opcjami, ale chce wybrać lepszą dla siebie, natomiast dwie wydają mu się znakomite. Także przykro mi, ale rzeczywiście jest tutaj jakaś inna jeszcze osoba oprócz Was. I zobaczmy, co pokażą do tego tematu karty Tarota. Grupa druga, aniołek.
Czy on ma inną partnerkę, inną kobietę? Tak, już się pokazują te dwie kobiety. Dwie silne kobiety, które są po obu jego stronie. On tutaj jest w sytuacji na razie pasywnej. Przygląda się jakby, która kobieta jest lepsza i nie może podjąć rzeczywiście decyzji. No to tak jak mówiłam, uzupełniają się te karty z Lenormanda. On tutaj jako wisielec, czyli nie może zdecydować się, na razie chce przemyśleć, chce się zastanowić, chce jeszcze raz sobie wszystko poukładać i ten wisielec, który się zastanawia, jest pomiędzy tymi dwoma kobietami. Pierwsza kobieta to Królowa Monet. Królowa Monet to żywioł ziemski. No, też piękna osobowość, silna kobieta, zamożna, bardzo przedsiębiorcza. Oczywiście Królowa Monet to mogą być takie kobiety, takie znaki zodiaku jak Byk, Panna, Koziorożec. Jeśli Ty jesteś spod tych znaków, to jesteś Ty. I mamy tutaj jeszcze Cesarzową, piękną też kobietę, atrakcyjną, zadbaną jako potencjalną matkę nawet jego dzieci, która mu się też bardzo podoba, jest kobieca dla niego jako potencjalna dobra opiekunka, matka. I Cesarzowa to byk z znaku zodiaku, więc jeśli jesteście bykiem, to jest ta wasza karta, zastanówcie się. Natomiast on tutaj, widzicie, wisi w pozycji wisielca na głowie, do góry nogami, pomiędzy tymi dwoma kobietami i się boryka, nie wie co wybrać. To powtarza się z grupy pierwszej. No i tutaj on też pokazuje się jako bub der Stäbe, czyli paść buław, który sobie tutaj na razie się przygląda i z buławą w ręku, czyli tutaj no bardzo seksualnie, bardzo z pożądaniem, witalnością sobie tutaj pomiędzy tymi dwoma kobietami widzę, no szarżuje i tutaj ma jakieś on sekrety przed tobą na pewno. Jego osobowość pokazuje się jako dobra i zła, tak? Jako z jednej strony wszystko jest jasne, z drugiej strony jest coś zaciemnione pod osłoną nocy, czy coś, czego nie wiesz, czyli on ma jakieś tajemnice przed tobą, coś ukrywa po prostu. No i tutaj trójka tych buław mówi oczywiście o trójkącie, o tym, że on chce wyruszyć w którąś stronę, w jakiś nowy horyzont, jakąś nową tutaj historię, ale jeszcze zastanawia się, przypatruje się, patrzy się, zanim wykona jakiś krok, zanim ruszy pewnie do przodu. Tutaj jeszcze są trzy buławy, czyli trzy osoby i on zastanawia się na pewno, którą tutaj z tych pań wybrać. Tutaj mamy trzy buławy, że on się właśnie zastanawia, kogo wybrać i w konsekwencji cztery buławy, co bardzo tutaj się konsekwentnie nam układa, czyli on chce tak naprawdę wybrać, dokonać tego wyboru, jakby spojrzeć na te dwie kobiety z innej jeszcze perspektywy, dokonać wyboru i zbudować rzeczywiście coś stabilnego. Czwórka to stabilizacja, czwórka to radość, to otwarcie się na stabilny związek, na poczucie bezpieczeństwa, cieszyć się, jakby używać, jakby przybliżyć się do siebie, harmonię, piękny czas ze sobą radosny spędzać. Także on chce wybrać tutaj jakąś kobietę, którąś z tych opcji i rzeczywiście podążyć w stronę radosnego, stabilnego związku. Także na pewno są tutaj dwie kobiety i dwie silne kobiety, które mu się być może też podobają z tego względu, że są dwie bardzo atrakcyjne i bardzo silne, pewne siebie, kreatywne, przedsiębiorcze. Także tutaj to go pociąga i rzeczywiście on zastanawia się. To jego zastanawianie się, czyli ta karta wisielca mówi o 12 godzinach, 12 dniach, 12 tygodniach, 12 miesiącach nawet. To już jest taka maksymalna tutaj opcja czasowa na podjęcie jakiejś decyzji, tak? By zdecydować się na coś, by podjąć właśnie decyzję, ale na razie
On jest pasywny, przygląda się jakby zza rogu tutaj, obserwuje, patrzy, by dokonać właśnie tego właściwego wyboru. Jak widzą Państwo, uzupełniają się te dwie grupy. Dwie grupy pokazały, że tak, że jest jakaś inna kobieta, że tak, że on jest na rozdrożu, że się zastanawia, że chce podjąć decyzję. Także tutaj są te grupy dwie spójne, dwie talie Tarota pokazały konsekwentnie i spójnie tę samą lub podobną historię. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was gorąco i oczywiście miejcie uszy i oczy szeroko otwarte, patrzcie, obserwujcie, analizujcie, bawcie się w małych detektywów, tak jak tutaj ta karta lupy sugerowała w pierwszej grupie i nie bądźcie zaślepione miłością, tylko bacznie obserwujcie waszych partnerów, wasze osoby ukochane. Do usłyszenia już wkrótce.